Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku wracamy z powrotem na główne tory mojego kanału, czyli na sprawy techniczne i to, co z techniką jest związane. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak ważne jest odpowiednie chłodzenie pewnych urządzeń. I na przykładzie oscyloskopu DL7200 marki Yokogawa chciałbym zrobić termografię pewnych elementów, które w tym oscyloskopie się znajdują i chciałbym Wam pokazać, jak pozycja oscyloskopu będzie miała wpływ na temperaturę tych elementów. Mało tego, to czy oscyloskop pracuje na prawym, lewym czy z obudową, będzie miało na tak zwaną termikę bardzo duży wpływ i bardzo duże znaczenie. Bardzo często jest tak, że po naprawie, żeby mieć pewność, że urządzenie jest w pełni sprawne, powinniśmy wykonać jego testy. Na przykładzie tego oscyloskopu pokażę Wam, że pewne testy mogą być mocno ryzykowne dla urządzenia, bądź też nie do końca przemyślane testowanie urządzenia może, oczywiście nie musi, niepotrzebnie narażać urządzenie na tak zwane szoki, skoki temperaturowe, jak zwał, tak zwał. Na razie to wszystko brzmi dosyć tajemniczo. Za chwilę wszystko stanie się dla Was jasne. W celu zobrazowania Wam dzisiejszego problemu, dzisiejszego tematu, pokażę Wam rozkład temperatury tych elementów przy użyciu kamery takiej oto marki. To jest kamera T2L. Zazwyczaj jest tak, do tej pory tak było, że korzystałem z oprogramowania, może zrobimy sobie zbliżenie na ekran monitora. Do tej pory korzystałem z oprogramowania IRCAM pana Marka Hansena. Byłem z niego bardzo zadowolony. Nie wiem, cóż to takiego się wydarzyło, że po którejś aktualizacji Windowsa, po pierwsze, mimo tego, że kamera jest jest prawidłowo wykrywana, to bardzo dziwna pokazuje się temperatura detektora, a w momencie, kiedy uruchomię podgląd, wyrzuca mi kilka błędów. Nie miałem jeszcze czasu, okazji ani chęci, żeby albo ściągnąć najnowszą wersję, albo przeinstalować tą. Nie wiem, co się takiego wydarzyło. To oprogramowanie do tej pory działało bardzo dobrze. Dzisiaj w momencie, kiedy chciałem Wam nakręcić ten materiał, coś się skichało i nie działa to tak, jak powinno działać. W związku z czym będę zmuszony użyć bardzo prostego oprogramowania od pana Chińczyka i za chwilę Wam to pokażę. Ale pewnie jesteście ciekawi, z jakiego powodu trafił do mnie ten oscyloskop. Ten oscyloskop trafił do mnie na taki oto problem. Widzę, że autofokus w telefonie troszkę się gubi. Generalnie oscyloskop miał uszkodzone kanały. Jak widać, kalibracja nie chciała przechodzić poprawnie w żaden sposób. To zostało naprawione. Jeśli nie zapomnę i starczy czasu, pokażę Wam, że wszystko działa. Wróćmy zatem do naszego bardzo ubogiego oprogramowania od pana Chińczyka. Ono gdzieś tu się znajduje. Mam nadzieję, że nie uruchomiłem go dwa razy. Spróbujmy połączyć się z kamerą i zobaczmy, czy będziemy w stanie cokolwiek zobaczyć. Dobrze, przejdźmy zatem do naszej termografii.
Mam mało czasu, więc będę starał się streszczać. Zwróćcie uwagę na temperaturę tych radiatorów. Zobaczcie, w tej chwili ta temperatura jest w granicach 60 paru stopni i ona będzie bardzo szybko rosnąć. W momencie, kiedy oscyloskop będzie się znajdował w nie do końca komfortowej dla niego pozycji. Chwilkę podtrzymam tą kamerę. Może z Waszego punktu widzenia być trochę nieostro. Zresztą możemy się troszkę zbliżyć chyba do tego laptopa. Będę Wam po prostu pokazywał, jak ta temperatura... Zobaczcie, już zaczyna kamera w sposób automatyczny przeskakiwać na najcieplejszy punkt. W tej chwili jeden ze wzmacniaczy ma tam 74 stopnie, ale nasz radiator po prawej stronie już wychodzi na prowadzenie. Już jest 75 stopni. Zastanawiacie się, jaką kamerę kupić. Nie jestem w stanie konkurować, jeśli chodzi o... Wybaczcie, muszę najechać na ten układ scalony ze Slavojem czy z innymi, którzy zrecenzowali te kamery, ale zobaczcie, bardzo ładnie z detalami można sobie tutaj wszystko oglądać. Oczywiście tak naprawdę problemem w tej chwili jestem ja, moje trzęsące się ręce. Fokus jest manualny w tej kamerze, w związku z tym byle poruszenie i wszystko się rozjeżdża, ale zobaczcie, naprawdę jest bardzo nieźle. Tutaj jest kondensator elektrolityczny. Tutaj są pojedyncze, bardzo małe rezystory. Tak jak wspomniałem, to ja tutaj jestem problemem, nie kamera. Ale wróćmy, odjedźmy nieco. Postaram się ustawić ostrość. Myślę, że jest nieźle. Jak widać na załączonym obrazku, jest już 77 stopni w najcieplejszym punkcie. Pozostałe elementy już są zdecydowanie dużo chłodniejsze. Ta temperatura będzie rosła. Nie będę stresował tego oscyloskopu w tej pozycji dalej. Położę go z powrotem dla pozycji dla niego dużo bardziej bezpiecznej i za chwilę wrócę do tematu. Oscyloskop został złożony. I teraz sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądał rozkład temperatury w momencie, kiedy on jest złożony. Co prawda ta pozycja nie jest dla niego najszczęśliwsza, ale zajrzyjmy przez kratki do wnętrza oscyloskopu. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo ten program najcieplejszy punkt niestety pokazuje na czerwono, jeśli chodzi o pomiar temperatury, chyba że zmienimy sobie... No właśnie... Tak działa ten program. Zobaczmy, teraz będzie lepiej widać. Już nie będzie, nie chce mi się ustawiać ostrości, wybaczcie, ale zobaczcie, to jest około 47-48 stopni Celsjusza. Jak widać, różnica temperatur jest bardzo znacząca. On w tej chwili, tak jak widzicie, automatycznie kamera wybiera sobie najcieplejsze punkty, zaglądamy przez dziurki do środka i około 49-50 stopni mamy. Próbuję, dobra, zrobimy w ten sposób, bo ciężko jest mi. Około 50 stopni, tak jak widać, w najcieplejszych punktach wewnątrz ta temperatura panuje. Czyli zdecydowanie, a zobaczmy tak z daleka, jak to będzie wyglądać. Jak widać, z daleka jest troszkę gorzej. On sobie próbuje znaleźć najcieplejszy punkt i najzimniejszy.
A spójrzmy. Wybaczcie, bawię się troszkę na wizji, bo przyznam szczerze, nie miałem okazji się bawić tą kamerą w jakimś tam stopniu. Zobaczcie tutaj, widzicie, czym nagrywam. Nie miałem czasu, okazji i chęci chyba, żeby się pobawić. Ta aplikacja, którą tu widzicie, no ona jest bardzo uboga, bardzo nędzna. Zdecydowanie dużo lepiej ta termografia wyglądała na tamtym oprogramowaniu, które niestety zgłasza się w tej chwili z błędami. Sprawdzimy sobie jeszcze dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, czy już kalibracja działa poprawnie, czy da się go skalibrować w trybie automatycznym, czy nie będzie zgłaszał żadnych błędów. Jak również jeszcze go rozbiorę na chwilę po to, żeby pokazać Wam, w jaki sposób to powietrze jest przez oscyloskop wewnątrz dystrybuowane. Pierwszy taki test, żeby była jasność. Czasami zastanawiamy się, czy jakiś sprzęt wdmuchuje, czy wydmuchuje powietrze. Taki najprostszy test przy pomocy kartki wygląda następująco. Jak widać, kartka jest przyciągana, a tu od góry kartka jest odpychana, czyli powietrze jest tutaj zasysane i wyciągane jest na zewnątrz. Przejdźmy zatem do testu kalibracji kanałów. Muszę tutaj coś podstawić, bo jeszcze nóżki przednie niestety nie są w żaden sposób przytwierdzone. Wybaczcie, będę do Was mówił. OK. Sprawdzimy sobie poszczególne błędy, czy nie ma żadnych błędów. Dosyć ciekawie tu producent rozwiązał kwestię szybkich wewnętrznych kalibracji. Tutaj pojawia się sygnał, albo raczej informacje o kalibracji. Nie wyrzuciło żadnego błędu dla kanału pierwszego. Szybko sobie zrobimy kanał drugi. Jest OK. Kanał trzeci. Również bez błędów. I kanał czwarty. Również bez błędów. Sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Nie pamiętam, jak to szybko znaleźć. Tu mamy system overview, ale nie to chciałem sprawdzić jeszcze. Test pamięci musimy zrobić, oczywiście stop, jest, wykonaj test, zobaczymy, czy test zostanie wykonany. W tym oscyloskopie jest jeszcze jedna rzecz do wymiany, być może bystrzejszym Wam się to rzuci w oczy. Jest jeszcze uszkodzony jeden kondensator elektrolityczny, będę musiał go wymienić. Choć tak naprawdę nie wiem, czy to nie jest kondensator elektrolityczny polimerowy. Jak widać, memory test przeszedł poprawnie. Zatem rozkręcę oscyloskop i tak na sam koniec pokażę Wam, jak wygląda droga powietrzna w tym oscyloskopie, bo jest dosyć ciekawie rozwiązana. Gdybym się powtórzył, to wybaczcie, materiał ten próbuję nakręcić po raz drugi czy trzeci i przyznam szczerze, nie byłem w stanie od początku do końca dokręcić odcinka, więc nie mając żadnego scenariusza, mogę się powtórzyć. Jeśli się powtórzę i już to powiedziałem, to wybaczcie. Najwyższa pora, aby przygotowywać sobie jakiś scenariusz na kartce i według tego scenariusza pewne rzeczy omawiać, żeby nie było sytuacji takich, że ten sam wątek będę powtarzał kilkukrotnie. Wentylator jest niesymetrycznie umieszczony. Tak jak pokazywałem Wam, powietrze jest zasysane przez otwory wentylacyjne. Owiewa nam te radiatory, oczywiście resztę elementów na płycie głównej i jest zasysane tutaj dołem przez wentylator i wyrzucane na zewnątrz.
Tutaj są umieszczone wzmacniacze wyjściowe wraz z dzielnikami i jest tu bardzo ciekawy termopad pod tymi dwoma i pod tymi drugimi dwoma kanałami. Te termopady są takie starej generacji, to można powiedzieć są protoplaści termopadów. Żeby było lepsze odprowadzanie ciepła, ja odrobinę smaru, a w zasadzie powinienem powiedzieć pasty termoprzewodzącej użyłem po to, żeby jak najbardziej komfortowe warunki miały te wzmacniacze, żeby oscyloskop w czasie się nie rozjeżdżał, nie rozkalibrowywał. Będę powoli przechodził do końca tego odcinka. Dzisiaj chciałem na przykładzie tego oscyloskopu pokazać Wam, jak kamera termowizyjna może być użyteczna. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, chciałem Wam pokazać, że mimo czasami szczerych chęci, w przypadku złego zbiegu okoliczności można doprowadzić niechcący do niepotrzebnego stresowania pewnych elementów urządzenia, które naprawiacie, bądź też w skrajnym przypadku do ich uszkodzenia. Nie wiem, na ile producent dobrze policzył te radiatory, nie zamierzam się nad tym zastanawiać, czy praca oscyloskopu, powiedzmy na przykład w takiej pozycji, będzie dla niego bezpieczna, czy nie. Maksymalna temperatura, jaką podczas moich testów, zanim stwierdziłem, że jednak taka pozycja jest dla niego niebezpieczna i nie przerwałem testów, to było około 80 kilku stopni Celsjusza na tych radiatorach. Tak jak widać było na załączonym obrazku, w momencie kiedy jest obudowa założona, temperatury wynoszą około 50 stopni, tam 48-49. Oscyloskop z założoną obudową nie pracował zbyt długo, być może, znaczy w sensie wystarczająco długo, żeby pewne temperatury już się ochłodziły, bo tak jak widzieliście z tych powiedzmy 70 paru stopni spadła temperatura do tych niecałych 50. Niemniej jednak jeszcze pewne elementy wewnątrz oscyloskopu oddawały swoje ciepło i pewnie gdyby włączyć taki zimny oscyloskop na godzinę czasu, to jest szansa, że te temperatury byłyby troszkę niższe. W tym momencie on po prostu zachowywał się trochę jak bufor ciepła i oddawał nam to ciepło z nagrzanych elementów na pozostałe, na inne, zanim ta temperatura by się w jakimś tam stopniu ujednorodziła, pewnie musiałby minąć jakiś czas. Przy okazji tej termografii mogłem Wam pokazać, że kamera termowizyjna jest przydatnym urządzeniem i nie tylko do znajdywania źródeł potencjalnych zwarć się sprawdza, tylko przy takich rzeczach jak naprawy również może być pomocna w celu ocenienia pewnego ryzyka. Jeszcze jedna informacja, jeśli mówiłem, to znowu wybaczcie. Temperatury na tych radiatorach oczywiście są minimalnie różne. Są tutaj zamontowane te radiatory w sposób dla mnie nieznany, to znaczy albo są po prostu przyklejane na specjalny klej, są specjalne kleje dla tych, którzy nie wiedzą, do przyklejania radiatorów do układów scalonych, bądź też specjalna dwustronna taśma. Nie zamierzam próbować odrywać tych radiatorów, żeby się przekonać. Kilka stopni różnicy pomiędzy tymi układami nie robi większej różnicy. Nie chciałbym uszkodzić w żaden sposób ani układów scalonych, które są pod spodem. Prawdopodobnie są to przetworniki, bo jeśli tu są wzmacniacze i dzielniki, to tu prawdopodobnie są przetworniki, choć cała płyta generalnie przez producenta jest nazwana jako płyta przetworników. Serwisówka jest do tego oscyloskopu dostępna, ale jest bardzo, bardzo uboga od strony elektrycznej. Są oczywiście jakieś tylko schematy, powiedzmy, ideowe. Nie ma schematów takich stricte elektrycznych.
Tak jak zawsze powtarzam, nie zamierzam się doktoryzować z czegoś, co nie jest mi w danym momencie niezbędne. Oscyloskop, tak jak widać było na załączonym obrazku, jest naprawiony. Do wymiany mi został jeszcze jeden kondensator elektrolityczny, który jest mechanicznie uszkodzony na tej płycie głównej. On znajduje się w tej chwili poza waszym kadrem. Nie wpływa na działanie w żaden sposób oscyloskopu, no ale żeby oddać sprzęt w takim stanie, w jakim ja chciałbym sprzęt dostać z serwisu, to oczywiście będę go musiał wymienić. Pech jest taki, że takiego typu kondensatora nie mam. Trzeba go będzie gdzieś tam zdobyć, trzeba go będzie gdzieś tam zamówić. Nie jest to jakiś duży problem. Bez tego kondensatora też by wszystko działało poprawnie, ale w myśl tej zasady, którą Wam przed chwilą powiedziałem, musi być sprzęt z moich rąk wydany w stanie na tyle perfekcyjnym, na ile jestem w stanie taki sprzęt przygotować. Będę powoli zmierzał ku końcowi. Podsumowanie podsumowania. Rzecz wydawałaby się nieoczywista, rzecz wydawałaby się mało istotna, a jednak w mojej opinii w przypadku złego zbiegu okoliczności mogłoby się okazać, że przy takiej prozaicznej czynności jak testowanie sprzętu po naprawie moglibyśmy mu zaszkodzić. Ciekaw jestem, czy producent podszedł do tematu projektowania i obliczania wielkości tych radiatorów w sposób, powiedzmy, rzetelny i nadmiarowy, i czy ktoś z inżynierów zastanowił się nad taką sytuacją, którą ja w dzisiejszym materiale Wam pokazałem. Jest to coś nieoczywistego. Jest to coś, co, tak jak dzisiaj już kilkukrotnie wspominałem, może być dla niektórych dziwne, zaskakujące, a dla niektórych w myśl zasady: stary, ale po co ty drążysz temat? Włączyć, wytestować, wyłączyć. No ale co w przypadku, kiedy zbyt długie testowanie, szczególnie w lato, bez założonej obudowy, mogłoby się skończyć źle? Pytanie, czy by się skończyło źle, czy jednak jestem rzeczywiście nadwrażliwy i szukam problemu tam, gdzie go nie ma? Z tym pytaniem zostawiam Was. Każdy niech sobie na to pytanie odpowie we własnym zakresie, żeby nie przedłużać. Dziękuję Wam za oglądanie. Do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.